Witajcie drodzy widzowie na kanale Polish Paranormal Investigators. Znajdujemy się w Pobrku, w opuszczonym pałacu Sapiehu. Dokładnie tak. Badamy miejsce tradycyjnie. Sprzęty tradycyjne nasze, które znacie. Pogoda deszczowa. Nie rozpieszcza nas, ale będziemy w środku. Myślę, że to będzie takie bardziej ciche śledztwo. Ponieważ teren jest prywatny i trwa tutaj remont tego budynku, bo jakoś tu inwestor coś tu kupił ten teren i coś tutaj kombinuje. Historię opowiemy, mamy małą historię. Więc pałac znajduje się na ruinach zamku, który tutaj stał w XIV wieku. Zamek przeżył potop szwedzki. W XVIII wieku został rozebrany. Piwnice oraz kawałek muru został wykorzystany do zbudowania tego pałacu w tym miejscu. No i chyba w sumie tyle. Nic innego? Nie wiem, bo ten oto protokół szwedzki tylko nie rozumiem. Za kamerą piąty odcinek Dawida. Siemka. I jest z nami również Klaudia, którą znacie już z odcinka poprzedniego. Witam. Klaudia was wita. Także jesteśmy w czwórkę. I ruszamy. Ruszamy do środka. No, tylko tu musimy, wiesz co? Przesunąć ten jeden kloc i wtedy się dostaniemy do środka. Żebym nie poleciał razem z tym drugim klocem. Dobra, w ten sposób na razie. Wchodźcie. Panie przodem. No zostawmy sobie otwarte. I, no i idziemy bardziej stroną od tyłu, żeby nas nie szczaili od ulicy. No. O, o, nie przejdziemy, dalej nie przejdziemy. Czekaj, przejdziemy. Ty, no to jest po prostu wejście wyżej. Ale jakie malutkie. Jakie to jest... Życie już kres. Wow. Życie już kres. Wejdziemy do góry. Niziutko, malutko, tylko że drewniane schody. Nie są drewniane. Nie? Ale dobra, są. Ale nie, no. Wiesz, ale są ten, no ten, dobra. To może na razie, wiesz, dno, Boże, pierwsze piętro, dno. No. Odcinek będzie dno. Nie no się śmieję. Parter i potem pójdziemy sobie na pierwsze piętro. Ale po cichu, no. Ej. Dałby się. Piwnica. To jest zamknięte tutaj na gwóźdku. Nie wejdziemy. Wejdziemy, tylko wystarczy gwoździa przesunąć. O, tu jest inaczej. Jeszcze inny. Uuu, nie. Nie ryzykowałbym. Tak. Znaczy zobaczymy, może się uda. Kto tu chodzi? Fajny motyw. Wyciągnę K2, zobaczymy, czy coś będzie się działo. No schody też nie za dobrym stanie, te drewniane. Uważaj pod nogi. Co? Spoko? Spoko na razie, tak. Ja tam jeszcze przejdę za wami, gdzie byliście, popatrzeć. Wszystkiego.
pomieszczenie. Same dechy. Same dechy? No. Faktycznie. No i napięto nie wyjdziemy, za dużo spięta nie ma. To można ponownie wykorzystać cegłówki. Znaczy tutaj chyba za wiele nie będzie też z pierwszego piętra, możemy podejść zobaczyć. Bo widzę, że piętro nie wszędzie jest w ogóle zrobione po prostu jakby. No ostrożnie na tych schodach. A, to podobno jest tak, że jak wyjdziesz, to nie ma dalej podobno ten podłogi. Także trzeba uważać. Ej, pojedynczo wchodźcie. Nie wszyscy na raz, bo się mogą... Pod wami dwoma mogą się zawalić. Pojedynczo. Nie są za bardzo stabilne. Pojedynczo. No. Nie, tak fajnie się bujają. I co, i tylko tyle? Nie, jeszcze coś jest. O. Oj. No właśnie, tam wcześniej się też dało. Tak. Takim fajnym malutkimi drzwiczkami. No. Wow. To tyle? Tam dalej już nic... A, no. Ale tu jest fajne po twojej, Daniel, lewej. Schodki na górę drewniane. Fajny klimacik. No i tam też się da wejść, tylko tymi małymi schodkami. No idziemy. Tylko niech wejdzie jeden i niech wyczai, czy schody wytrzymają kilka osób. No. No dobra. Jak tak twierdzicie, to go, go, go. Ty, zakręcają w drugą stronę śmiesznie. O kurde. O, gołębie. A zwykłe kurze, aha. To ktoś był głodny. O kurde. No, na K2 cisza. Ale Styszek jest fajny klimacik. Jak fajnie. A, no i tutaj dach został odrestaurowany. Dach zdążyli odbudować. Przez to wygląda, jak wygląda. Słuchajcie, tam jeszcze stało tylko to wejście chyba. No, tylko to małe wejście tam z drugiej strony. A tutaj byśmy zrobili sesyjkę. I to jest wszystko, widzisz, pięknie, ładnie odbudowane. Zaczęli od tego. Co? Proponuję zacząć tak nietypowo. Od ślepej sesji. Od ślepej sesji? No to nieźle. Co to jest? Odchody. Odchody. Ptaszków. To nie do niego. Ślepa sesja. Po cichutku, no. Tak. Lepiej po cichutku niż na głośniku, bo byłoby... Na głośniku... No, może ślepą sesję 5 minut? Będziemy w takim. Tylko, że ty będziesz ten, a kto? Ja będę, ja będę zadawał pytania, nie? Teraz ja. Teraz. Czy w sensie to ja jak? Słucham. Ty słuchasz. Mhm. No be. To ci SB-cza ci wyciągnę z kieszeni. Stoliczek? Czekajcie. Może się na stoliku zrobimy sesję. Ty stoliczek to fajnie, przez tak stoliczku, nie? Pętliczek. Jaki motyw? Aha, to jest ta oficynka z tyłu. Ta kolumna taka jakby. Fajny motyw.
Zobacz, no ulunim jeszcze cały. O, maszynka jakaś. Maszyna do... Ktoś nam powie. Wagner. Richard Wagner. Chemnitz. Do czego to by mogło być? Może Magiel. Albo nie, bo to metalowe całe. Może coś, co strugało te deski? Bo oni tutaj te deski robili. Wszystko to jest na świeżo. Dobra. To dobra, Daniel, typujesz miejsce, czy tam se stasiamce, tam będziemy robić sesję? Ale da się po tym zejść? Nie. Wyskoczysz. No, zeskoczyć i wskoczyć. No weź się też do tego, nie wejdziesz? Czy? Ja to się ugina strasznie. No, zejdziemy na mnie. Ja muszę amortyzować widzów na czole. Ale patrzcie, to jest przeszklone. Znaczy nawet nie przeszklone, tylko to jest pewnie pleksa. Chyba. A nie, szkło. Szkło, szyby. Jaki motyw mam. Fajny motyw. No to zaczął się za to brać, ale nie skończył sobie jeszcze tego. No bo tu zrobimy ślepą sesję. Przy tym modlitewniku. Podwójkę dałem komuś? Nie, mam w kieszeni. Nie, Klaudii. Klaudia, chcesz podwójkę? Proszę. Co robimy? Skoki ma. Co? Skoki ma. Nie, włączyłam. No, spoko. Bo ja jestem przyciągająca. Czekaj. Czekaj. Wyłączmy sobie wszyscy, właśnie. A, obalamy. To jest takie lekkie, to jest internet. To jest mocniejsze, to nie. Dobra, włączony. Offline. Tak, właśnie włączyłem. Dobra. Czy ty słuchasz, a ja będę musiał zadawać pytania? Nie mam pomysłu na pytanie, ale... Jeszcze wystawię podam. No. Widać ten kurz, pył w powietrzu. Dlatego też dużo. I to ile ta sesja? 5 minut? Troszkę więcej. Troszkę więcej. Albo w sumie... Nice, działa. To włączaj tam tego... Wygrywamy z jednej strony, że jak możemy sobie skoczyć. Spiritus boxa. Kurwa, się wystraszyłem standardowo. Dobra, prądu na pewno nie mają, nie dociągnęli prądu, więc spoko. Bo się obawiałem, że wiesz, może być prąd, mogli gdzieś dociągnąć kamerkę i możemy być na wideo. Ale chyba nie. Mhm. Włączyłeś sobie, tak? Powiem wam tak, dobra? Dobra. Zaczynamy. Było. Było. Czyli już ktoś jest. Znaczy jest tutaj ktoś z nami. Chciałem się przywitać z wami. Jesteśmy tutaj, przychodzimy tutaj w pokoju. Czy ktoś tu z nami jeszcze oprócz nas jest? Mów cicho. Nie? Dobra. Będę trochę ciszej mówił. Czy ktoś tutaj z nami jeszcze jest? Tak? Dobrze. W górę. Wyżej się nie da wejść. A może ktoś patrzy do nas? No właśnie. Czy ktoś na nas patrzy z góry? Jest tu, patrzy na nas? No jest kabel. No to jest... No my jesteśmy tutaj chwilkę dopiero. Jak masz na imię może? Przedstawisz się nam? Obserwujesz nas? Trzy. Są tutaj trzy osoby oprócz nas? Jak macie na imię?
Czy jest tutaj ktoś, kto pamięta historię tego zamku jeszcze? Czy pamięta, jak jeszcze stał zamek? Jeszcze raz zadam pytanie, Danie, coś zmieniał ustawienia. Czy jest tutaj ktoś, kto pamięta historię zamku, który tu stał kiedyś, w XIV wieku? Albo ktoś, kto pamięta początek budowy tego pałacu? Czy jest tutaj ktoś taki z nami? Przyszliśmy porozmawiać, chcemy zadać kilka pytań, po czym stąd pójdziemy. W prawo. Daniela, prawo? Słyszę taki głos, jakby właśnie w tym pomieszczeniu takie echo. Męski głos. Męski głos, echo. W prawą stronę. A tu w tą stronę, bo to nie ma. No to albo w prawą stronę ode mnie. Jeszcze. Jeszcze mamy zadawać dalej w prawo? Tam, gdzie świecimy, czy mamy... W prawo. No to w prawą stronę patrzymy, ale... I w prawo tutaj? No. Na razie nic nie ma. Nic nie widzimy. Jeśli tu gdzieś jesteś, możesz coś... Jakby miał być... Jest tu ktoś z nami? Jest tu ktoś z nami. No my jesteśmy, jest... a z nami tu... To ktoś tutaj jeszcze oprócz nas jest? Żałujesz? Jeśli tu gdzieś jesteś i po prawej stronie możesz coś uderzyć, czymś rzucić, tylko nie wrzucaj w nas. Wydaj jakiś dźwięk, jakiś hałas. Cały czas mężczyzna jakieś takie, jakby mówił w takim pomieszczeniu właśnie z takim echem. Jakby na przykład tutaj. No małe takie, no to jest duże pomieszczenie z echem. Ale w prawą stronę się zwróciliśmy, nic nie ma. Spokojnie. Czyli nie możemy, nie musimy się ciebie obawiać, tak? Jak? Rozmawiać. Tam ktoś świeciłaś? Ty świeciłaś, dobra, bo myślałem, że światło się skądś inąd pojawiło. Tam, no. A, dobra. Klaudia zaświeciła. I ja już mówię, ty już miałem palcem pokazywać, że coś widzę. Nie? Czy jest tu ktoś jeszcze oprócz nas? Jest, ilu was tutaj jest? Tak, kobieta. Jest kobieta. Jak masz na imię w takim razie? Czy pamiętasz historię zamku, albo czy byłaś... Ten sam głos kobiety, ale nie wiem, co powiedziała. Czy pamiętasz historię może tego miejsca... Dawaj, mężczyzna. Czy pamiętasz, czy mieszkałaś w tym pałacu, w tym zamku tutaj wcześniej? Albo jak masz na imię? To ja. No jest z nami jakaś kobieta. Jak masz na imię? Możesz się nam przedstawić? Ja się nazywam Mariusz. Jeśli gdzieś tu jesteś, możesz w coś uderzyć, możesz wydać jakiś dźwięk. Jakiś hałas zrobić. O, taki fajny głos był. Jakieś takie, on umrze. Umrzemy? Tak mówię, jak usłyszałem. On umrze. To nie, to też męski głos też. Jakiś taki głos, jakby takie dziewczynki teraz. No, czy jest z nami kobieta, dziewczynka? Albo właśnie jakaś żeńska postać. Albo dwie. Nawet było pytanie, padło, że trzy. Czyli trzy osoby. No w sumie mężczyzna się był głos, mężczyzny, kobiety i dziecka. Czyli cała rodzina, można powiedzieć. Albo nie jesteście rodziną. Był. Byliście rodziną? Skrzynie. Skrzynie? Wyraźnie było skrzynie. Skrzynie? Czy skrzynie? Macie tu gdzieś ukryty skarb? W piwnicy? Albo coś... Dawaj, zapytam. No to niech pyta. Macie tu gdzieś ukryty skarb? Gdzieś w piwnicy? Nikt po piwnicy nie plądrował? Jakiś skarb został? Macie tam skrzynię?
brali chyba. Czyli ktoś zabrał wam. Taki odcięty głos od tego radia, taki, na gdzie on wszedł, tak oni brali. Czyli ktoś zabrał wam tę skrzynię stąd. Czyli plądrował, ktoś was plądrował. To mu, widzę, że jest tutaj jakiś byt, który pamięta historię, jak jeszcze ten zamek był plądrowany za czasów potopu szwedzkiego, albo już w tego pałacu, jak został dopiero budowany. Czyli jest. Jestem na dobrym tropie, możecie mi powiedzieć, czy dobrze myślę? Mężczyzna. Braliście? Więc. Czy dobrze myślę, że albo stąd uciekaliście i braliście ze sobą skrzynię, czy źle myślę? W taki sposób? No. No odpowiedź. Radio. Kobieta powiedziała radio. To nie. No tak, komunikujemy się. Komunikujemy. Za dużo nagle tych. Komunikujemy się z tobą za pomocą radia, na które możesz właśnie odpowiadać. Ojciec. Czyli ten, ta postać męska jest waszym ojcem, tak? Ale wiatry są. No, tak creepy się zrobiło. Czy ktoś jeszcze oprócz waszego ojca tu jest? Czy możemy podejrzewać, że jeszcze tu jest... Panie się w jednym tempie cały czas, a tu nagle... Wiesz, idzie tu, a zaraz tu. No, no. Zaraz znowu wróciło do normalnego. Bo jest tu jeszcze z nami kobieta i jeszcze dziecko, no, też dziewczynka. Czy też tu jesteście? Słyszeliście? No, takie tu. O kurwa. Przyspieszę, to skanowanie przyspieszało. Na dole. Jakieś uderzenie o metal, o metal. Ty, ja bym słyszał kowal twój głos w tym SB. Jakieś głosy były? Coś tam na ziemi. Słyszeliśmy jebnięcie metalu o metal. No, przepraszam za wysłownictwo, ale... no uderzyło coś na... Na dole gdzieś coś słyszeliśmy, jak coś o coś uderzyło. Taki metaliczny pogłos. Uderzenia o czegoś. Wszyscy trzej słyszeliśmy. Mamy podejrzenia, że jest tutaj cała rodzina. Jest facet, kobieta i dziecko. Mężczyzna jest ojcem, ale nie dowiedzimy się, co zresztą. Z tą, kim jest kobieta, jakim jest dziecko. I słyszeliśmy potem to takie tąpnięcie na dole, takie metaliczne. No tylko dlatego na razie przerywamy. Później może dokończymy, albo jeszcze pójdziemy do tego. Na razie się wyciszmy, nasłuchajmy. Nasłuchajmy jeszcze. No, muszę jeszcze raz usłyszeć. A to było takie... Takie, wiesz, gdzieś z dołu, gdzieś z prawej strony. A Daniel mówił, że z prawej, nie? Coś miało być. Tak jakby na dole coś gdzieś na coś uderzyło albo opadło.
powoli wychodzimy na ten. Schodzimy na dół. Daniel, wybrałeś K2, nie? A Daniel, ty masz swoją? To mamy wszystko. Pojedynczo. Co to jest? Się tylko wsypam. To są te dechy. Spoko. Luzik. Dobra. Klaudia, widzę na hardcore. Pojedynczo sobie idźcie, pojedynczo. Jest tam coś ciekawego? Nie, same tam nie. Schody nie za bardzo, co? No to bym nie ryzykował. Chociaż wygląda wszystko, wiesz, w środku stabilnie. Ściany i słup, no nie? Ale schody? Jak się schody rozwalą? Aha, nie za bardzo. Co, ryzyk fizyk? Na przykład z PPI. Jak widzicie, mamy kolejnego gościa, który przebija chyba Bartka. Jeszcze bardziej ważniejsza. No. No jak będziecie szli pojedynczo po tych schodkach, to spokojnie oba wytrzymają. Dobra, chodźcie. No. Tutaj
tutaj, to jeszcze tu wytrzyma bardziej. Ja sobie ubiorę rękawiczki te rowerowe. O kurde. Nie schodzić? Nie, nie, i pojedynczo wszyscy. Jeden za drugim, pojedynczo. Gęsiego. Bo jak się to zawali, to jest jedyne wyjście stąd, chyba. Ale faktycznie było warto. Ale widzę, że jest coś dalej. Mam nadzieję, że jeszcze zwiedzimy to. Co tam takie mniejsze. Tak, pójdziemy też jeszcze na górę, w tam taki malutki korytarzyk po schodkach. Klimatycznie wyglądał. A to na koniec zostawimy. Klaudia dostanie złoty medal. Na tym odcinku wpisuje się genialnie. Myślę, że tutaj widzowie mogą oceniać Klaudię. No. Nie. 10 na 10. 10 na 10 to tak. O, się to chwieje. Dobra, kolejny. Ohoho. No ja z tym sprzętem na plecach to jest waży więcej. Kurde, ledwo tu sięgam nogą. Masakra. Ten. Noga. Spoko. Ło, piwnice spoko wygląda. I widzowie, to są piwnice, to są mury jeszcze tego zamku, który tu stał. Pałac stoi właśnie na tych ścianach jeszcze piwnic, które pamiętają zamek. Czy jesteśmy w piwnicach zamku. To są te same te same piwnice. I właśnie na tych piwnicach został zbudowany zamek. Pałac. Tutaj było wcześniej zasypane coś. No jesteśmy w piwnicach zamku. Też jakieś wyjście? Na plaży. Na plaży, to pomyliłem miejscówki. Aha. O kurde. A tutaj nie ma gdzie dalej co iść, nie? No, też tylko takie podbudowy. Nie? Myślę, że tak. Jest? Ricky Morty. Zauważyłem teraz. Ciekawie. Po tych deskach to nie ma co. To jedynie chyba od tego się odbić. Czekaj, to była debina. Tak, no. Mi się wydaje, że tak po tej debinie. Czekajcie, ja się wycofam do tyłu, będę... Wsparciem z tyłu będę. Będę. Z bunkra. Wracaliśmy przez lasy. Coś mi tu chrupło. O ja. Weszła? To jest normalnie parkour. Wow. Chyba ćwiczyła parkoura kiedyś. Ale będę miała całą łapkę upiegną. A mogłem ci dać rękawiczki. Zimówki jakieś albo te. Jest coś? Warte uwagi? Od tamtej strony. Aha. Aha, czyli tu jakby było... Tak, jakbyśmy to rozbili, nie? Dobra. Spróbujemy wciągnąć Daniela, będziemy się śmiać. Nie jakbyśmy sobie te dźwięki jakoś tu podstawili. Chyba nie. Obawiam, że ciebie pociągnę. To wiecie co? Zróbmy, Daniel, skonstruujmy z tej belki... Skonstruujmy z tej belki, Daniel, ten, wejście tam. Chociaż ona może być ciężka w ciul. Ty, Daniel, chodź. Wrzućmy tu tak belkę po prostu bokiem. Daniel, chodź. Tylko ktoś musi... Ktoś nie strzyma ten. Tylko podtrzymam. Otarkę. K2 wyłączę. Czemu ona mi się wyłączyła sama? Tak.
Ona po czasie lubi się, bo może rozładowuje się. Ej, we dwójkę lightowo, to podniesiemy i tam porzucimy. Tylko trzeba z tej strony tam. O, to będzie przeszkadzać. Trzymam, trzymam. Chyba, że będzie wysunąć i wrzucić tak. Tylko będzie ciężkie wysunąć to. Czekajcie. Nawet nie. Nie jest nawet najgorzej. Siłaczy. Strong mini. O, ale to... To byłoby świetne, tylko to tutaj wrzucić, nie? Chyba to mam. Nie, to jest tam. Już jest panowie wyżej. Czekaj. Nie, za jakby była krótsza. Ale było po przekątnej. O kurwa. Czekaj. O, puchnął. Ale już lepiej. O kurwa, kowal leci. Jakby się to trzymało. Pociąg. Pociąg, pociąg. Pociągi tu jeżdżą? To jest... Dobra, to będzie ciężkie. O kurwa, cegły wypadają ze ściany. Przydałoby się jeszcze jakaś deska. Mogę postaw ta. Tu? To chyba weź się czegoś przytrzymaj. To jest w miarę. Nie, tak nie postawisz nogi, chyba. Czekaj. A wiem, w drugą stronę może. Tą deskę. Kuba kowal konstruktor. A, kurwa. O! Spoko! Dobra, kowal konstruktor. Czekaj, bliżej. Ja tu wchycę was spokojnie. Też się tak zaprzyjcie i wejdźcie. Latarki. Latarki? Co robicie? Halo? Latarki. Daniel. Weź, obie. Kurwa, cegły lecą. Widzisz? Wsparcie jest? Jest. Zajebiście. Trochę się z widzami, bo tylko że widzami walnąłem w ścianę. Patrzcie, grzane było tym, centralnym. Ej, opłacało się. Opłacało się zaryzykować. I wejść. To jest kość. Co? Zobacz. Ale ludzka czy nieludzka? No nie, co to rytuały? Albo coś zderzało, coś. No. Nie, to są... Czyli jest z nami ktoś w tym miejscu? Kość. Może coś poruszyć? Spoko, jakieś zwierzęcia. Myślałem, że, już myślałem, że ludzka. Ale ta jest większa. Możesz poruszyć tymi drzwiami. Wygląda jakby było jeszcze niżej. Kowal masz. Co mam? Kadłubkę. Tak? Mam. Jest. Poprawię trochę. No. Fajna piwnica. Na głośniku. No bo tu jesteśmy tak, można powiedzieć, bezpieczni. Żeby nas ktoś nie dorwał, to nikt nas nie dorwie tutaj.
Ty masz SB? Czy ja mam? To mam głośnik? Nie zdziwiłbym się. Nie jest. Ale będziemy kolejowi? Co właściciel? Właściciel wyszedł po SB. No nie. To nie będę też dawał mega głośno tego. Standardowa muzyczka jest, to co musimy potańczyć. Czekaj, wyciągnę antenę. Dobra, koniec tej bajki. FM czy AM? AM. Jeszcze inna muzyczka. Wow. Ups, nie ten przycisk. Siwy coś. Siwy. Siły albo siwy. Albo siły boskie? Siły boskie. Jeżeli ktoś tutaj pomieszczenie. Ktoś mi powie, co to jest za miejsce, co by się wydarzyło, te górne. Z tego co już zdanie tam wiemy, co byśmy sesję robiliśmy, są tutaj z nami gdzieś jakieś jeszcze trzy osoby. Mężczyzna, kobieta i dziewczynka. Być może tu są i dalej się z nami bawią, chodzą za nami. Możesz pytać o te trzy osoby. Nawet wydała jedna z tych osób hałas. Tylko, że później. Ja prosiłem o hałas, a za jakąś dwie minuty był hałas słyszalny przez nas trzech. Może rodzina, bo jeden... ty powiedziałeś, że... zapytałem, kim jest ten mężczyzna, powiedziałeś ojciec. No to jest ojcem chyba ten mężczyzna. Może jakaś rodzina, nie? Nie wiemy jeszcze tylko, kim jest dziewczynka i ta kobieta. Dobrze. Spróbujmy porozmawiać, jeszcze raz. Mogę prosić was o zbliżenie tu do urządzeń? Tak? Dobra? Dobrze, pokażę jeszcze ja. Tutaj. Ja wiem, powiedział. No. Właśnie tak, w ten sposób. Dobrze, trzy osoby? Tak, są trzy osoby. Z tego co mówisz, ja się pytam, ile tu jest z nami osób. Za chwilę powiedziałeś trzy. Kto, oprócz nas, trzy osoby jeszcze. Dobrze, jeżeli zrozumieliście moją prośbę, to spróbujcie wpłynąć na te urządzenia. Przychodzicie tutaj dopiero? Sami dojdziemy. Pff. Pff. Jedna to chce śpiewać, typowo. Cały trzeci raz opera była. Tak. Przyjdźcie tutaj, jeżeli tutaj wejdziecie, dajcie sygnał na urządzenie, które tutaj przed wejściem. Za chwilę zmieniamy obszar. Tu.
Proszę bardzo, dużo odpowiedzi tu. Chodzi wam o to miejsce, czy jesteście w innym miejscu? Da się, da się tam, a ja słyszałem, da się tam przejść, albo tak się tam żyje? Albo da się tam przejść, albo... Ruiny? Ruiny, no słyszałem. Taki głos męski ruiny powiedział. Ostatnia prośba o dotknięcie, przybliżenie się do urządzeń. Dziękujemy za odpowiedzi. Słyszymy wasze głosy. O Jezus. No, no. Ja odczuwam, jakby oni się właśnie przemieszczali. No jakby tu była ta rodzina i się plątała po korytarzach po prostu. Ten ojciec i te dwie kobiety. No, kim są te kobiety, nie wiemy. Tylko, że jedna jest dziewczynka, druga jest kobietą. Jedna jest kobieta, druga jest młodsza, jest dziewczynką. Przyszliśmy tutaj w pokoju, jesteśmy gośćmi. Witamy. No i chcemy porozmawiać, zadać kilka pytań. Chcemy dać wam szansę skontaktować się z nami. Poprzez te urządzenia. Ja. No może właśnie ten taki głos. Tak, z echa, no. Co to się czuje w głosie? Dziękujemy za odpowiedzi. Nie. Nie. O co chodzi? Dlaczego mówisz nie? Michał? No, chyba... Ja cały czas słyszę, jakby cały czas ktoś mówił imię Michał. Kilka osób powiedziało Michał. Gaś to. Gaś to? Dobrze, jeżeli światło... Tak, to idziemy stąd. Idziemy w inne miejsce. Za niedługo wyjdziemy. Power off. No to idziemy tam. Gdzie nas podponiesie. Do ogrzewania, podejrzewam. No. Piec albo coś takiego na wodę. Chyba, albo to mogło być też wentylacja. Nie, wentylacja nie. Nie, odchodzą, tak. Grzała się w tym woda. I pewnie w ten sposób było grzane te pomieszczenia. Nawet tu nad wami są rurki z wodą. Nad wami są rurki właśnie, podejrzewam, miedziane albo jakieś stalowe. No pojedynczo i, na tej, i po tej desce, nie? Trzymając się tego za tobą, tej drabinki. Damy radę. Dobra budowla. A kowal konstruktor. Konstrukcja, dobra konstrukcja. Kowal konstruktor. Architekt. No, kowal techniczny. Kowal techniczny. Pięknie, sprawnie, jak rusałka.
Ło się sypie. No. No to jest, żeby kowal się nie zjebał na dół. No. Po kowala konstrukcji. No, już konstrukcja zrobiła swoje, nie? A, kowal konstruktor. Kowal techniczny. Co jest? To wie, jak może się. O, odwróć się. Odwróć się. Dobra, to jest... Gdzie? Aha. Dobra. Obróć się. Ja tak mnie, o co nie chodzi? Co mam zrobić? Czemu mam się obrócić? Ale dobrze, mamy cały czas oczy z tyłu głowy, że tak powiem. I tu musiało coś być jeszcze w dół, tylko zostało zasypane piaskiem. Nie, nie. Odważny? Kto to taki jest odważny? Nie, nie ma sensu. Za małe miejsca. No musimy od tamtej strony wyjść na zewnątrz i wejść z powrotem. No. Dobra, spróbujemy wyjść tak jak weszliśmy. Ktoś tu zjechał. Dawid, widzę, że twoja już chyba się rozładowuje. Na czerwono się świeci. To ci najwyżej dam tego. Szperacza. Z plecaka ci wyciągnę. No, wbijaj powoli. Ja na końcu, jak się zjebią schody, to tu zostanę. Albo wyjdę tą drugą stroną tam. No to teraz będzie komediodramat. Z kowalem w roli głównej. Da się właśnie, tylko że tego gwoździa musiałbyś tutaj przesunąć tylko. Co ty byś majstrował? Gwoździa tylko, patrz. Już pomaga. No i tu już nic nie ma. Ściana pusto. Nic, to wygląda jakby to była oficynka do kibelka. Podejrzewam. Wow. Zamykam. Nie przeszkadzam. No, pójdziemy tędy do góry. Zostawiliśmy na koniec jakieś smaczki, podejrzewam. Tylko Daniel, uważaj też, jak wyjdziesz na górę, czy czasem tam nie ma końca chodnika, nie? Żeby nie wpadł w przepaść. Patrzcie, jakie klimatyczne miejsce. Widzowie. O kurde. Jak się czuję klaustrofobicznie, masakra. Nie ma nic więcej? To nie będzie tam? Siedzimy na tamtą część, widzimy. Tam, gdzie byliśmy na styżku? A, no, no tak. Na tym półpiętrze? No. Aha. Sorry. O. Do tyłu się ciężko schodzi, czekaj. Obrócę się w ogóle? Da się obrócić. Dobra, obróciłem się, da się. Nie patrzcie na górę, jak ktoś ma arachnofobię. Chyba były. A, bo Klaudia jest odważna. Wow, także, ale pył się wbił. Wydaje nam się, że chyba wszystko. Zwiedzone mamy wszystko, to na pewno. Dokładnie. Ujebani wszyscy. Wszystko mamy. No, chyba wszystko. Punkcie. Mogłem iść pierwszy tam, pokazać co tam jest, ale już. Twierdzisz, że jest to samo, co byśmy tam wyszli na górę, to... A tu byśmy ten... Tak, tak, a to wiem, które, no. Ale ogrubo fajnie. No. Także... No chyba tyle. Także widzimy się zaraz. To później tak zagrzymy. No, trzeba to tym balem przyłożyć znowu.
I na końcu ja. Także zamknęliśmy ze sobą tak jak było. I co? No, no. Jesteśmy po zwiedzaniu. Może no, pierwsze zaczniemy. Po śledztwie. Może pierwsze zaczniemy od perspektywy naszych gości, ich odczucia, więc zamienimy się. Słuch. Co macie do powiedzenia i jak wam się podobała wyprawa? No mi się bardzo podobała. Ciekawe przeżycie kolejne. No ale przez sztuki. Przez chwilę ciarki miał naprawdę. Tu słyszeliśmy we trzech tego metalu gdzieś, jak powiedziałeś ja jaką sesję. Czy powiedziałeś? Odpowiadałeś na pytania. No. Bo była cisza i to można było słyszeć. I słyszeliśmy to wszyscy we trzech pozostałych, bo tutaj wiesz, pytania jak ja już dołączyłem do was, to jakbyśmy się wyciszyli, to było znowu. Tak, też, dokładnie. Potem to czyli wszyscy słyszeliśmy. Później. Reasumując w sumie samą ślepą sesję, podejrzewamy, że były tutaj z nami oprócz nas trzy postacie. Jedna. Stuknięcia właśnie. Tak, może to te postacie. Jedna kobieta, jedno dziecko, dziewczynka i mężczyzna, który, jak tutaj zdaniem po rozmowie tam na sesji, powiedział, że jest ojciec, więc być może ojcem był tej dwójki osób, ale do końca nie wiemy, kim była kobieta i dziewczynka, bo się już nam nic nie mówił więcej. Wiemy, że mężczyzna był ojcem, ale czy tej dziewczynki, czy tej kobiety, nie wiadomo. Trzy postacie były. Dzisiaj zrezygnowaliśmy z Ghost Cube'a. Myślę, że... No, bo miała... apka to apka. No, poza tym byliśmy w sumie razem, tak. Więc... No i tak, jest... Woleliśmy chodzić razem, było bezpieczniej, bo nie ma gdzie niektórych miejscach po prostu podłogi, są deseczki albo w ogóle po prostu pięte i nie ma czego zwiedzać. Więc chodziliśmy kubką, grupką. Tak, bez żadnego rozdzielenia. Tak. No, co by tu jeszcze mam powiedzieć? No zeszliśmy do piwnicy, co po tych chybocznących się schodach, tak. Ciężko było, ale zeszliśmy, każdy. Potem wyszliśmy po pseudo zbudowanej takiej... Oczywiście, no, Klaudia to zrobiła genialnie. Klaudia sama weszła. Ciach, jak Spiderman po ścianie. A my zbudowaliśmy coś z deseczek, żeby się łatwiej wyszło, wyspindlało. I weszliśmy do takiej chyba najdalej oddalonym pomieszczenia w całym budynku, do piwniczki, gdzie przeprowadziliśmy też kawałek ślepej sesji. Ślesy z SB. Także no, z tego miejsca się żegnamy i do kolejnego odcinka. Do kolejnego.